Dzień dobry. A mówiłem, że jeszcze będę w tym tygodniu? Będzie recka plecaka. O, tego plecaka. Słuchajcie, Zipper Fox od Wisporta. Plecak, który mam pewnie ze 2 lata. Nie wiem dokładnie. I nie kupiłem go nowego. Odkupiłem go na jakiejś grupie facebookowej, chyba sprzedażowej. Recka postaram się, żeby była maksymalnie merytoryczna, dlatego że jak gdyby bardzo długo używam tego plecaka i mam o nim jasne zdanie. To wam już chyba powiedziałem. Więc nie będzie przybitek, nie będzie biroli, nie będą. Będzie recka po prostu. Zipper Fox, to jest wersja 400 litrowa, tak pisze producent. Natomiast jak gdyby zacznijmy od jak gdyby zalet, czy może plusów tego plecaka. Słuchajcie, wykonanie to jest Cordura i to jest wykonanie, które jest naprawdę solidne, dlatego że ten plecak kochał ktoś przede mną. Ten plecak kuchałem ja, był w różnych sytuacjach, zima, lato, deszcz, śnieg, naprawdę przeżył bardzo dużo i ani zamki, ani nigdzie materiał, generalnie nic nie ucierpiało, więc wykonanie jest spoko, ani szwy, nic nie popuszczało. Dymiemy. Słuchajcie, plecak, tak z koniem, nie? Jaki jest, każdy widzi, natomiast Zipper Fox to taki charakterystyczny model plecaka. To nie jest pomysł Wisporta oczywiście, on jest kopiowany, ale to jest plecak, który otwiera się na zupełnej płaszczyźnie, do czego sobie zaraz przyjdziemy. Natomiast od zewnętrznej strony, od góry mamy mole, od frontu mamy tonę moli. Zresztą ja tu, jak widzicie, mam trochę taśm przytroczonych, dlatego że nie da się tego plecaka zapakować we wszystko, co byśmy chcieli. Od spodu taśm moli nie ma. Widać, że troszkę przeszedł. Nie mamy kieszeni bocznych, mamy tylko takie coś, co to niby chronić ma suwak. Zaraz sobie też do tego przejdziemy. Dwie taśmy kompresyjne z prawej i z lewej strony, pas biodrowy, na którym również macie 2 mole. Do tego, tak jak powiedziałem, żadnych kieszeni zewnętrznych. Uchwyt z jednej i z drugiej strony, do tego, żeby go można było sobie złapać bokiem. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze do pleców. Tak, mamy jakąś tam piankę, która jest pokryta materiałem, nie jest pokryta siatką. Wszyscy wymieniają taką zaletę, że igliwie nie wchodzi. Natomiast czy to jest rzeczywista zaleta, to musicie sobie ocenić sami. Dlatego, że ja nie będę się wypowiadał na ten temat. Tutaj mamy wstawkę na usztywnienie. To też wam zaraz pokażę. Oczywiście tak, na szelkach mamy uchwyt do rurki od Camelbaga, natomiast niestety on u mnie się złamał na jednej szelce, tak, na drugiej nie mamy nic, mamy pasek tutaj do zapinania na klatce piersiowej, no i oczywiście pas biodrowy, który wam pokazałem. Pas biodrowy, o ile się nie mylę, można wyjąć z tego plecaka i to jest jak gdyby z takiej budowy zewnętrznej wszystko. Oczywiście teraz tak, mamy dwie taśmy boczne, to są taśmy kompresyjne i teraz oczywiście tak, z boku mamy mole, to też jest bardzo istotne, dlatego że do tego plecaka są też kieszenie boczne, ja je teraz odpiąłem, ja je mam oczywiście, ale na potrzeby tej recenzji odpiąłem. Natomiast nie mamy tutaj żadnej kieszeni. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy chcielibyście sobie przytroczyć na przykład, nie wiem, siekierkę czy statyw na przykład do aparatu, tak jak ja, no to jak gdyby nie ma go gdzie osadzić, tak? Można go tylko na te taśmy troczyć, co jest już ciutkę mniej wygodne, bo jak gdyby może on się tam wysunąć. Nie mamy też dostępu do butelki, żeby na przykład włożyć sobie, nie wiem, buteleczkę z prawej czy z lewej strony z wodą czy z jakimkolwiek piciem. To też jak gdyby zwracam na to uwagę. No to jak gdyby, czy to jest wada, czy zaleta, to sobie ocencie sami. Ja wady i zalety tego plecaka w moim mniemaniu znam wszystkie. Oczywiście tak, tu mamy dwie taśmy od spodu. Te dwie taśmy można wykorzystać zarówno do troszczenia czegoś pod plecakiem, jak i tutaj z tyłu plecaka. Natomiast od razu mówię, że troczenie z tej strony czegokolwiek do plecaka jest
bardzo zgubne, dlatego że ciężar przenosi się bardzo na tył, bardzo obciąża barki, bardzo obciąża plecy i jest bardzo, bardzo niewygodne. Natomiast znowu przytroczenie czegoś od spodu, tutaj macie plastikowe klamerki, które nie są najwygodniejsze do tego, żeby je ściągać i zapinać na te paski. Klamerki National Molding, to się ceni, dlatego że słuchajcie, naprawdę tak jak mówiłem, zima, lato, deszcz, śnieg, one nigdzie nie pękła mi żadna klamerka. Poza tym uchwytem na camelbaga, więc to jest jedyna rzecz, która się w tym plecaku uszkodziła. Kieszeni zewnętrznych nie mam jak gdyby poza jedną, tutaj od strony pleców. O, zaraz wam pokażę. Tutaj mamy kieszeń, do której możemy, tak wam nawet pokażę, do której możemy włożyć camelbaga lub coś, tak. Natomiast nie polecam tej kieszeni na przykład do noszenia elektroniki, bo tu plecy są, to jest tylko jakaś tam powlekana, no to jak wykładzina wygląda, nie? Czyli jakiś powlekany materiał i to, co będziecie pchali do środka, będzie naciskało na to, więc camelback spoko, natomiast nie jest to kieszeń na przykład na noszenie, nie wiem, laptopa. To jest kiepski przykład. Kolejną rzeczą, którą wam pokazałem, tutaj jest kieszeń na usztywnienie. O, i tu się wkłada coś takiego. To jest z jakiegoś włókna zrobiony pręt po prostu, który jak gdyby powoduje, że te plecy są sztywne. Rozwiązanie może i się ciutkę sprawdza, jeżeli chodzi o sztywnienie pleców, natomiast nie jest to najlepsze rozwiązanie. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem, trzeba by było sprawdzić, natomiast na pewno w komplecie, jak kupowałem plecak, tego usztywnienia nie było. Trzeba było go sobie dokupić, więc trochę bez sensu. Oczywiście tutaj mamy jeszcze wyjście na, znaczy tutaj mamy wieżaczek taki, wyjście na rurkę od camelbaga i to jeżeli chodzi o tył, wszystko. Rzeczywiście pod kątem wykonania ten plecak zniósł wszystko. Nie mogę powiedzieć złego słowa ani o szyciu, ani o materiale. Natomiast sam zamysł plecaka. No to przejdźmy sobie do zamysłu plecaka. Plecak jest tak skonstruowany, że można go rozłożyć jak gdyby w pełni. Czyli rozsuwając, zwolnijmy sobie te taśmy, rozsuwając plecak, można go rozłożyć w ten sposób. Przestawię kamerę i będziemy gadać dalej. Okej, mnie będzie widać trochę mniej, natomiast chyba będziecie widzieli, tak, będziecie widzieli cały plecak. Aha, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, która jest od zewnątrz. Od zewnątrz, że tak powiem, od dupy strony jest kieszeń zapinana na rzep, w której macie pokrowiec na ten plecak. I pokrowiec jest naprawdę duży i naprawdę pokrowcem można zakryć plecak i to, co jest przytroczone z boku do plecaka, na pewno, więc za to plus. Natomiast nigdy tego pokrowca nie użyłem, szczerze mówiąc, więc pomimo tego, że rzeczywiście deszcz, śnieg, to jakoś chyba ten plecak sam w sobie był dosyć wytrzymały i nie używałem tego pokrowca. Dobra, wracamy sobie do frontu. Jak widzicie, plecak można rozewrzeć zupełnie. Co rozwiązaniem jest niegłupim w gruncie rzeczy, natomiast konstrukcyjnie moim zdaniem kiepsko przemyślanym. Jest kilka rzeczy. Oczywiście, kieszenie boczne, macie dwie, przeszyte tutaj w tym miejscu. No te kieszenie są głębokie, no wejdzie na pewno na przykład powerbank 20 000 mAh, czyli ten taki większy. Tu macie panel z molami, do którego możecie sobie przyczepić na przykład apteczkę albo jakiś organizer, co też jest spoko pomysłem i ten panel jest przelotowy, więc jeżeli chcecie włożyć sobie siekierkę albo piłę, na przykład ja donosiłem piłę silki, to można przełożyć i tu włożyć do kieszeni i to jest spoko rozwiązanie. I luz, i to są jak gdyby kieszenie po jednej stronie, po drugiej stronie mamy kieszenie, które są kieszeniami siatkowymi, również przeszyte są tutaj na środku, natomiast nie przeszyte są tutaj, więc jeżeli macie jakąś drobnicę i ta drobnica lata w tej kieszeni, to ona tędy wyląduje w tej kieszeni. Kiepskie rozwiązanie. No. Natomiast suwak rozpina się w obie strony, więc ta konstrukcja
możliwości rozłożenia plecaka jeszcze tu się sprawdza, bo można do tej kieszeni mieć dostęp rzeczywiście jak gdyby od dwóch stron. Tu mamy jeszcze jedną kieszonkę, która również jest zapinana. Ona bardzo fajnie, jeżeli zapakujecie plecak, tą kieszonkę można podczas pakowania wywinąć na zewnątrz, po czym po spakowaniu zawinąć ją i ona zawsze będzie pod klapą na górze, co jest pozytywne. Kieszonka jest spora, natomiast pod kieszonką ma się jeszcze jedną kieszeń, taką po prostu, żeby sobie coś włożyć. Również nie polecam tu trzymać elektroniki, to jest wszystko bardzo miękkie i niestety można sobie uszkodzić elektronikę, więc jeżeli chcielibyście tego plecaka używać na przykład w sposób taki, że no nie wiem, jesteście... Nie mam pojęcia, no jeżeli ktoś by wpadł na pomysł, żeby tu nosić elektronikę, to po prostu nie noście, tak, tyle. Natomiast problem pojawia się tu, dlatego że jak widzicie, jak rozepniemy plecak, oczywiście jeżeli on leży na płaszczyźnie, no to luz, nie? Natomiast jeżeli chcielibyście go używać jako takiego plecaka, który jest zorganizowany, a jednocześnie móc sobie go powiesić na drzewie, no to tutaj jakiś heretyk wpadł na genialny pomysł, że ta kieszeń, która jest tutaj, jest tak. Tak, oczywiście, no jeżeli zapniecie, to z niej nic nie wypadnie, ale jakby tutaj wstawił dwa suwaki z góry i z dołu, to by było trochę mądrzej, bo można by było zapiąć tu i dostać się od góry. To samo dotyczy tej kieszeni, która jest tutaj na klapie. Oczywiście, o, to jest środek plecaka, nie? I jeżeli ta klapa jest zamknięta, no to ta kieszeń, wszystko się zgadza, nie? I ta, tak samo. Natomiast w momencie, kiedy go, no to wszystko wypada. I to rozwiązanie jest mega, mega słabe. Między innymi z tego powodu, jak gdyby tego plecaka, widzieliście Helikona, Piotrek chyba recenzował, tego Boba. On jest również rozkładany, ale jest lepiej przemyślany, tak? Kolejną rzeczą, która jest w tym plecaku bardzo, bardzo słaba i to będzie Wam ciężko pokazać, to jest to, w jaki sposób jest uszyty spód. To znaczy, spód jest... Jest tak jakby podłoga w plecaku, natomiast w momencie, kiedy próbowalibyście go spakować w formie rozłożonej, ten suwak tutaj jest naprawdę bardzo ciężko zapiąć. On oczywiście tu jest dwustronny, jego można jak gdyby zapiąć w tą stronę i dostać się do czegoś od spodu plecaka, poprzez to, że suwak jest jak gdyby dwustronny, natomiast przez to, jak jest skonstruowana ta podłoga, ten suwak na tym odcinku chodzi bardzo, bardzo kiepsko. I szczerze mówiąc, chyba ze dwa razy w życiu próbowałem go zapakować z formy rozłożonej, takiej, do formy złożonej. Czyli próbować go ułożyć, tak, i dopiero zapiąć. Kolejnym mega głupim pomysłem jest to, że oczywiście fajnie, że macie tu pętelki i możecie sobie tutaj przyczepić troki, to samo jest tutaj. Natomiast problem pojawia się, że gdy się pakujecie, tak, to jeżeli będziecie troczyli tymi trokami, tak, to jak gdyby wszystko będziecie ściągali do środka i będziecie mieli kawał przestrzeni niewykorzystanej. Natomiast na klapach nie ma żadnego troka, a tu powinno być rozwiązanie przy tego rodzaju plecakach, dlatego że powinniśmy móc złapać boki, naładować, ściągnąć troki i dopiero zamknąć klapę. I tak jest chyba właśnie Bob skonstruowany, że te troki są tu, nie tu. I to jest zdecydowanie lepszy pomysł, dlatego że w takiej formie, jak on ma troki tutaj, pakowanie tego plecaka w terenie to już jest w ogóle abstrakcja. Natomiast w domu, jeżeli się przygotowujecie do jakiegoś wypadu, również nie ma większego sensu, dlatego że no, ciężko będzie to wszystko złożyć do kupy. I to jeżeli chodzi o... Gdyby, to niszczy cały sens tego plecaka, dlatego że żeby go załadować, poczekajcie, przestawię kamerę. Okej, okay. Żeby ten plecak załadować i wykorzystać jego przestrzeń, o której zaraz sobie porozmawiamy, musicie go mieć zapiętego co najmniej w ten sposób, czyli mieć tą klapę dociągniętą co najmniej na wysokość górnych troków kompresyjnych i te górne troki mieć zapięte, dlatego że jak będziecie go upychali, jest możliwość, że po prostu ta klapa Wam się pociągnie i to wszystko Wam się rozpadnie. To nie byłoby tego problemu, gdyby te troki były tak, jak Wam pokazałem. Natomiast cały sens konstrukcji traci swoje walory w momencie, kiedy musicie pakować plecak tak, bo on się niczym nie różni od normalnego plecaka, na przykład, nie wiem, przesadzę, że Reindeera, bo jest większy, ale
wiecie, o co mi chodzi, jak gdyby ładowanie jest od góry i koniec, tak? Ten dostęp, który teoretycznie macie od spodu, tak? Czyli w momencie, kiedy jesteście na wyprawie, możecie odpiąć go od boku, na przykład się czegoś dostać, on jest. Natomiast z mojego punktu widzenia nie został nigdy wykorzystany, dlatego że załadować ten plecak już jest ciężko. On jest niepakowny zupełnie. Naprawdę to jest dramatyczne, jeżeli chodzi o możliwości pakowania tego plecaka. Więc w takiej formie, jak on jest, jest upychanie w tym plecaku, więc potem otworzenie go od boku i próba zapięcia, no to jest kipisz straszny, tak? Pomimo, że funkcjonalnie to jest spoko, nie? Natomiast no jest to problem i jak gdyby znowu ta funkcjonalność, która została przewidziana, ona no nie jest w mojej opinii do wykorzystania. Do tego plecaka ja byłem w stanie się spakować na zimę bez śpiwora, czyli śpiwór musiałem troczyć na zewnątrz, co samo w sobie było nie do końca wygodne, bo śpiwór zimowy jest ciężki, więc albo troczyłem go od spodu, albo musiałem go troszyć od góry. Jak go troszyłem od góry, to ten plecak jest... no nie jest niefortunny, jeżeli chodzi o pakowanie i ta góra lata rzuca wam nim po plecach, nie jest to wygodne. Od spodu w moim przypadku, ponieważ jestem puszysty, tak wyszło, to od spodu podpinanie też no, jest słabe w moim przypadku, tak, więc na zimę mogłem się spakować w niego bez śpiwora, na lato oczywiście zapakowałem wszystko i chyba przejdziemy do tych rzeczy najbardziej drażliwych, tak? Dlatego, że jest tak. V-Sport buchnął projekt. Spoko. I nie ma z tym problemu, jak gdyby. Wykonali go, jak wykonali, moim zdaniem, z potężnymi błędami projektowymi. Przemyślałbym to lepiej. Wydaje mi się. Znaczy, znowu, jestem pod kątem użytkownika. Ja to... I użytkownika, który dwa lata użytkował ten plecak. Już nie użytkuję. Ale dwa lata użytkował ten plecak. Jest to projekt nieprzemyślany. Może nie tyle nieprzemyślany, co niedopracowany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Patrzyłem, ten plecak kosztuje... bo 600. To powiem wam szczerze, oczywiście zaraz będzie spór o to, że no to jest przecież plecak militarny, wytrzymały i tak dalej, no fajnie, tylko plecak militarny, wytrzymały, z kordury, no nie musi od razu być nieprzemyślany i urwać ci pleców, to jest jak gdyby, ale do tego zaraz przejdziemy. Natomiast tak, V-Sport wykonał go pod kątem szycia, materiału, wykonał go cacy. To jest kawał dobrej roboty. No tylko problem polega na tym, że niedopracowanie projektu niweluje całą jego wytrzymałość. I teraz rozmawialiśmy o sposobach pakowania, tak? To jest jedno niedopracowanie, które jest moim zdaniem no karygodnym błędem, tak? Drugim karygodnym błędem, który uważam przy cenie plecaka w wysokości 600 zł, bo żebyśmy mieli jak gdyby świadomość, dokładacie 3 paki, czyli 1/3 tego plecaka i macie plecak, który jest oczywiście, nie musi być militarny, bo znowu zastanówmy się, czy aby na pewno plecak, który my wykorzystujemy w naszej aktywności, typu bushcraft, typu jakiś outdoor, trekking i tak dalej, czy on musi być militarny, ważyć 500 kg bez kordury? Zostawiam wam pod rozwagę. Ja już jak gdyby przegryzłem ten temat, więc jak wiecie, przesiadłem się na Gregorego Baltoro, którego też polecił mi ktoś, przecież sam nie wpadłem na ten genialny pomysł, polecił mi go Marek. Jestem po paru wypadach, jutro wyjeżdżam, znaczy dla was dzisiaj, już jestem w Wizerach, natomiast dla mnie jutro wyjeżdżam w Wizery, znowu biorę ten plecak i wiem o tym, że ja przy mojej wadze nieskromnej plus plecak 20 kg, ja zrobię 15-20 km i nie odpadną mi plecy, nie odpadną mi ramiona i może nie odpadną mi stopy, ale stopy to z innego powodu. Recenzja butów też będzie. Drugim karygodnym błędem, dramatycznym błędem tego plecaka jest system nośny. Uważam, że w średniowieczu
w ten sposób wymuszano z ludzi zeznania, na przykład, że są czarownicami. To ktoś po prostu z maszyny średniowiecznej, maszyny tortur, wyjął ten system nośny i wpierdolił go do tego plecaka. Przepraszam za słowa, ale taka jest prawda. Dlatego, że nie można tego nazwać systemem nośnym. To się gibie po plecach, nie ma żadnej regulacji wysokości, nie ma w ogóle możliwości. Szelki się rozjeżdżają, nie trzymają. Jest to prawdopodobnie związane z tym materiałem, ale również z konstrukcją szelki, która jest prosta, po prostu jakby koń na blachę lał, za przeproszeniem. To coś, co jest uważane tutaj za system nośny, to jest największy dramat tego plecaka. I uwierzcie mi, wiem, o czym mówię. Zrobiłem z nim izery, zrobiłem z nim bory, zrobiłem z nim bardzo dużo, zrobiłem z nim, o ile się nie mylę, zrobiłem z nim bunkry, albo z tym mniejszym bratem, ale to jeden grzyb, bo system nośny jest ten sam. Jest fatalny, mówię, rozjeżdżają się szelki, plecak się buja, plecak się gibie, nie trzyma się na plecach, nie da się go tego dopasować w żaden sposób, bo jedyną regulacją, którą macie, są te dwie taśmy, które nic nie dają, bo tak naprawdę zamiast podnosić plecy, ściągają ten kawałek materiału, który jest tutaj i nic to nie daje, absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście możecie sobie szelki tu odpiąć, co po grzyb, nie wiem tak naprawdę, ale okej, okay, no można, tak. I oczywiście te paski są tak skonstruowane od szelek, że no, w bardzo prosty sposób można je ściągnąć i je poluzować. To jest spoko, ale wykorzystywane w każdym plecaku, tak. Plecy tego plecaka to również jest prosta decha, która jest w żaden sposób niewyprofilowana, w żaden sposób niedopasowana, ani anatomicznie, ani, no to w żaden sposób, tak? To jest prosta deska, no to tak jakbyście sobie do deski dwa sznurki przywiązali i próbowali na tym przenieść 20 kilo przez 20 kilometrów. Dramat. I trzecią dramatyczną rzeczą jest pas biodrowy, który ze względu na to, że nie ma tutaj żadnej regulacji, nie ma żadnego dopasowania pleców, ten pas biodrowy jest tu po nic. Dlatego, że w moim przypadku, kiedy ja mam dosyć wysoki tułów, pas biodrowy próbuje zapiąć się na moim brzuchu i gdzieś tu w okolicach, no tak z 15 cm powyżej pasa, i jego funkcjonalność jest żadna, bo w żaden sposób nie przenosi, bo pas biodrowy no działa w prosty sposób. Jeżeli plecy są dobrze wyprofilowane, tak, czyli anatomicznie dopasowane do krzyża w miarę, czy tutaj do tej krzywizny powyżej krzyża, to pas biodrowy razem z tym wyprofilowaniem powinien Wam plecak oprzeć na właśnie tym profilu tutaj pleców, na krzyżu i odelżyć Wam ramiona, tak? Natomiast w momencie, kiedy nie ma żadnej tutaj konstrukcji, nawet poduszki nie ma, która by tutaj trzymała, jeżeli zapniecie ten pas biodrowy, to wszystko i tak jedzie na dół, nie ma sensu. Jeżeli byście odpięli szelki, to plecak by Wam przez dupę zjechał po prostu na ziemię i tyle. I sens tego pasa biodrowego jest żaden. Całe szczęście V-Sport przewidział, że chyba go można zdemontować. Ale też chyba tak, bo on jest tu na rzepie, więc można go zdemontować, bo jest tu po nic, tak? Jakby go nie sprzedawali, to może dałoby się cenę tego plecaka o 400 zł obniżyć. O! To taka moja opinia na temat systemu nośnego. I jeszcze jedna rzecz. Ktoś kiedyś zwrócił mi uwagę, że V-Sport wywała robi klientów na pojemności plecaka. I okej, nawet byłbym w stanie w to uwierzyć, że to jest tam, powiedzmy, jakieś może być uchybienie. Natomiast przygotowując się do tej recenzji, zresztą dzisiaj, wziąłem dwa worki foliowe, włożyłem jeden worek w drugi, włożyłem to do plecaka, zapiąłem klapy, zostawiłem tutaj tylko taki mały, wąski otwór i nalałem do tego plecaka wody. Więc tak, plecak waży 2 kg 150 gramów w takiej konstrukcji jak jest, czyli z tymi paskami, które mam tu uczepione, waży 2 kg 150 gramów. Wy, jak napełniłem go wodą, po dekiel, po brzegi, aż się wylewało górą, czyli wypełniłem go wodą, jak, no myślę, że w co najmniej 98% plecak ważył 32 kg 225 gramów, czyli na moje oko brakowało tutaj 10 litrów, no bo wiadomo z fizyki 1 decymetr sześcienny, czyli 1 litr waży 1 kg, tak? Pi razy oko. Ważyłem to na wadze, która jest wagą certyfikowaną, bo służy do odważania czynnika chłodniczego w budlach chłodniczych, więc
raczej nie było możliwości pomyłki, jeżeli chodzi o wagę, więc brakuje mi tutaj niecałych 10 kg, czyli brakuje mi tutaj niecałych 10 litrów. I tym chyba jestem najbardziej wkurzony, dlatego że długo zastanawiam się, jak zmierzyć tą pojemność tego plecaka i wydało mi się, że no takim najbardziej skutecznym woda, ona go obciąży, rozepchnie, ona jest ciężka, tak, jak pod dekiel się naleje, tak, to, no to będziemy mieli jak gdyby pełen obraz tego plecaka i wydaje mi się, że zmierzyłem to w najbardziej rzetelny sposób, jaki tylko mogłem. I jeżeli ktoś nie wierzy, zapraszam do mnie, tak, weźmiemy znowu dwa worki, nalejemy wody, 32 kg, 225 gramów, koniec, więcej nie weszło, tak, dlatego uważam, że odcięcie z plecaka, no powiedzmy nawet, bądźmy delikatni, 20% pojemności, tak, w materiałach marketingowych to jest bubel i z tego powodu chyba jestem najbardziej... Czy nie, może nie jestem wściekły, bo tak naprawdę nigdy nie zwracam uwagi na jego litraż, bo w jakiś tam sposób się mieściłem, natomiast uważam, że to jest po prostu robienie kogoś w wała, no i tyle, i tego się nie powinno robić, tak, więc drogi Wisportu, jeżeli uważasz, że źle zmierzyłem ten, to z chęcią przyjadę do Was i zmierzę ten plecak z Wami, jeżeli chodzi o litraż, tylko w sposób oczywiście rzetelny, tak, czyli wypełniamy go czymś, co jest mierzalne, tak, jeżeli chodzi o litraż. O, więc jeżeli chodzi o jak gdyby meritum tej recenzji, plecak jest dobrze uszyty. Wisport ogólnie szyje dobrze, tak? Wisport rąbie na litrażu. System nośny, no nie jest nośny. Projekt jest w mojej opinii mocno niedopracowany. I tyle. Więc jeżeli chcecie mojego zdania na temat tego plecaka, po 2 latach noszenia go, po tym jak w Wizerach prawie odpadły mi plecy, a w Borach Tucholskich prawie wyrwało mi kręgosłup, to szczerze Wam ten plecak odradzę. Uważam, że przede wszystkim powinniście przemyśleć to, czy na pewno plecak z kordury, militarny, jest Wam potrzebny. Po drugie, dobrze przemyślcie zakup, przymierzcie się do plecaka, sprawdźcie system nośny, sprawdźcie, czy dobrze Wam leży na plecach. Są producenci, którzy produkują plecaki z różnymi rozmiarami szelek w zależności od pewnych przedziałów wzrostu, więc nad tym też należy się zastanowić, czy aby na pewno ten system nośny, może inny system nośny, może macie większe wcięcie w krzyżu, może macie mniejsze wcięcie w krzyżu, plecak, a szczególnie jeżeli zamierzacie załadować do niego 20-25 kg i przejść te 20 km, czy 25 powiedzmy kilometrów, no jak gdyby różni ludzie różnie chodzą, to zastanówcie się dobrze, czy aby na pewno tego rodzaju plecak Wam jest potrzebny. To jest jak gdyby rzecz. Ja Wam go odradzę, a teraz idę się spakować Wizery. Nie w ten plecak. Więc jak Wy będziecie oglądać ten materiał, to ja prawdopodobnie będę gdzieś koło chatki górzystów umierał, albo będę pchany przez bandę włochatych troli, więc jak gdyby mam nadzieję, że do zobaczenia na materiale z Izer, który mam zamiar nagrać i jeżeli nie będzie strzało przez 3 dni, to na pewno materiał po powrocie się pojawi. Więc do zobaczenia.